dziękuję za zaproszenie. Nie, to nie było zaproszenie, za zwołanie bym powiedział, prawda? Bo ja nie zapraszałem, ja tylko zwołuję. Dziękuję za zaproszenie, za pośrednictwem mojego kolegi. Może pan spokojnie mówi. Ja za pośrednictwem. Nazywam się Jankowski Zdzisław. Jestem urodzony w Rypale. Mieszkam teraz w Koninie. Swoje życie poświęciłem Polsce, działalności klubowych zespołach sportowych w radach gminnych z dużymi osiągnięciami, w samorządzie, w związkach zawodowych Maria Najmuczyka, no i w Sejmie z mandatu partyjnym Sejmie, tak? Partyjnym Sejmie. Na wiejskim. Jestem niezmiernie zadowolony, bo jestem, jak to się mówi, sobą. Poznałem Sejmie w tych kularach, można powiedzieć, sejmowych, trochę życia. A z jakiej opcji pan startował? Może pan powiedzieć, jakim posłem pan? Samobrony. Poznałem trochę życia i dowiedziałem się dużo tajników, którzy na pewno Polacy o tym nie wiedzą. I to niekiedy czasem badałem te tajniki, nie z jednego tylko źródła, tylko z dwóch, trzech, czterech źródeł, żeby dojść, akurat to jest prawda. Chociażby w taki sposób, że dowiedziałem się, że w Sejmie kontraktowym było tylko 8 Polaków, resztę ludzie pochodzenia syjonistycznego. Nie będę mówił, jeżeli... Zapraszamy. Siadajcie panu. O poszczególne narodowe. Ale też dowiedziałem się, że w Sejmie pierwszej kadencji, to już tej naturalnej, było tylko 81%. 81 posłów było Polaków, pozostali było pochodzenie sionistyczne. I to przewaga była z PZM, że byli Polacy, można powiedzieć. A było 4 czy 5 tylko pochodzenia żydowskiego, to prosto publikuje nawet już na stronach internetowych. W taki sposób, że no też dowiedziałem się, że decyzja o losach Polski, to co się tutaj spotkało Polaków, to zapadło dużo wcześniej w Izraelu, kiedy widziano, że polityka, wojsko, solidarność i Kościół jest w rękach ich. No i wtedy zwołano okrągły stół i ustalono pewną strategię. I rozdano te stanowiska w swoim. Wszyscy ministrowie i prezydenci, i premierzy są z pochodzeniem. Nie są Polakami. I czasem niekiedy sobie mówimy w Sejmie, to gdzieś jest zapisane. Boże, co wy robicie z tą Polską? Natomiast jeszcze wtedy nie wiedziałem, że w tym Sejmie jest taka proporcja między Polakami a cudzoziemcami. Mogę powiedzieć w taki sposób, że nawet wywołałem kiedyś debatę, obroniłem Irydy, no. To jest szkolno-bojowy samolot, który mógłby latać po polskim niebie, bo i wyprodukowanych 17 sztuk. W związku z tym wywołałem, żeby te samoloty mogły się sprzedawać. No pan minister na tej debacie, można powiedzieć, nic nie osiągnąłem. Przegrałem to wszystko, ale jak się ta debata skończyła, to poszedłem do ministra obrony narodowej zapytać się. Mówię, panie ministrze, może pan mi puści chociaż 3 samoloty, żeby mogły się zapraszać i się sprzedawać. Natomiast pan minister powiedział mi, obrony narodowej oczywiście minister, powiedział mi, że on nie puści nawet ani jednego. To ja powiedziałem, pan się zachowuje tak, jakby pan nie był ministrem polskiego rządu. No powiedział, że nie jest. Nie, to inaczej było troszeczkę. Powiedział mi, tak się zachowuje, jakby pan nie był Polakiem. A on powiedział, że nie jest Polakiem, tylko jest Żydem. Ale powiedziałem mu, ale pan jest ministrem polskiego rządu. A on powiedział, że nie jest ministrem polskiego rządu, tylko izraelskiego rządu. I ja to wtedy za nim mówiłem, jako ten nowicjusz, można powiedzieć,
który byłem posłem z tej półki bardzo... A można podać to nazwisko tego ministra, czy nie bardzo? Znaczy, no pan minister obrony, pan Z. Janu Z. Nie będę podawał. No tak, tak bezpiecznie. No tak bezpiecznie, dlatego... I dla pana, i dla nas może. Ale to inicjały możemy podawać. Mnie się wydaje, że i tak już dużo powiedziałem na ten temat. Tu jest głos wolny, drodzy państwo. Proszę mówić wolnym głosem. Natomiast też mieliśmy takie akurat zdarzenie, że jeden poseł z klubu, pan Stanisław D. Dał wniosek rektorowi, żeby zaprosić pana Millera na spotkanie. I mówi: panie przewodniczący, damy 3-4 pytania, uzgodnione te pytania z panem. Tak, no ja już tam zabieram, bo i to przegłosowano, to jak premier dostał zaproszenie, to zadzwonił do Andrzeja Lepera i powiedział: Andrzej, ja przyjmuję te zaproszenie, ale w innej konwersacji. Jestem za godzinę u siebie w swoim gabinecie w Sejmie, weź ze sobą 3-4 osoby i mówi: tam zadasz pytanie. Andrzej chciał 3 osoby, on był 4, Andrzej Leper, Iwan i pan Leszek M. Mówi: nie dawaj mi zapytania, ja ci tylko powiem. Ode mnie podlega kostu pracowników. To są ministrowie, wiceministrowie i dyrektorzy Departamentu Stanu. I mówi: za wyjątkiem nas 3, może 4, które jesteśmy Polakami, reszta ludzie są, mówi, nie nasi. Janczu, zmienimy z Millera na Lepera, będziesz chciał coś zmienić, 3-4 dni będziesz tylko premierem. Tam tylko tyle w Sejmie i w sieci. To było na takiej zasadzie, bo mówią, resztę musicie się państwo domyśleć, chociaż też wywołałem jedno nazwisko też. Uważam, że Polacy stanowią naród o tysiącletniej tradycji państwowej. Taki naród ma naturalne prawo do swojej egzystencji, prawo do godnego życia, prawo do posiadania własnego państwa. I powiem tak, że po świadomym doprowadzeniu do upadku gospodarki narodowej, ja uważam, że od 1956 roku przynajmniej ona była przyzwoita, naród nie była zaliczana komunistyczna, dlatego że mój ojciec... Może tam, albo tutaj. Przepraszam pana, bo mam gości mandatowych, bo chodzi pan Grzegorz Braun. Dwie osoby, pani małżonka, siada się na honorowym miejscu. Witam panią. Witam. Dzień dobry. Niech pan tu siada na mnie. Dzień dobry. Ja tu ustępuję, bo pan jest tu honorowy gość, niech pan siada. Tak, pan będzie tu za chwilę. Ale nie możemy przerywać. Siadajcie, można. Tak, można. Teraz będziemy cię tak widać. O jedno, ja bym sobie tam musiał. Słuchajcie, akurat jeszcze. Się... Tak. Jeszcze o jedno możemy się przesunąć. A tu. Panie Danielu, pan jest tutaj, ja pana proszę. Niech pan tu przejdzie. Proszę. Niech pan przyjdzie, pan jest też gość, proszę przejść. Bardzo pana proszę. Czekajcie, możecie mi podać gości. To jest mój obowiązek, jako, żeby tutaj było wszystko jak należy. Przesuńmy się. To był mój. Nie ten. Zagaję tylko panie Grzegorzu, że wystąpiłem. To pierwsze wystąpienie pana Daniela, bardzo dobre. Narejestrowało się. Potem jest wystąpienie drugie, już tutaj czekali pana Zygmunta. Nie Zygmunta, Zbigniewa. Zdzisław. Pan zagaił o tym, że nasz Sejm przypomina Kneset, tak? Kneset właściwie zarządzony jest właściwie w gminie, to żeby pan prowadził Grzegorza. I proszę kontynuować wolnym głosem, bo u nas taka tradycja, że otworzymy obrady. Każdy poseł jest z ziemi, każdy poseł
normalnie głosem ziemi. Zgłosił się jako drugi, zdałem głos wolny, nieograniczony. Tym, że bardzo bym prosił, ponieważ mamy więcej mówców, a szczególnie musimy dać głos panu Grzegorzowi. Ja bym tylko prosił, żeby pan czegoś się zgodził, żeby kilka słów. Tak, no to fajnie. Słuchajcie, ja przejdę na tamtą stronę jakby. A pana proszę, przepraszam pana, proszę kontynuować. Włączona kamera? Tak. Po światowym doprowadzeniu gospodarki narodowej uważam, że ona nie była komunistyczna, przynajmniej po 1956 roku. Naród został zaatakowany przez międzynarodowy układ sił ekonomiczno-politycznych dążący do panowania na świat i podporządkowania sobie nas mieszkańców. I Polskę się traktuje jako układ wojenny. Jesteśmy rozbrajani moralnie, politycznie, ekonomicznie i militarnie. Szczególnie daleko został posunięty ekonomiczny rozwój Polski. Postępuje wywłaszczenie Polaków z naszego narodowego majątku. Dzieje się tak dlatego, że w tym haniebnym dziele podboju uczestniczą nasi rodzimy udziałowcy, czerpiąc z tego osobiste korzyści, uzyskując koncesję od międzynarodowy sponsor na określony zakres działania w Polsce, w tym również na sprawowanie władzy. Tworzą oni układ polityczny podporządkowany obcym interesom. W układzie tym działające partie polityczne żadnych zmian nie są. Mimo pozoru zróżnicowania stanowią wspólną formację o jednakowych celach. Celem ich jest zniszczenie narodowego państwa Polaków i likwidacja materialnych podstaw naszej egzystencji. I myślę, że nadszedł czas, to co tutaj powiedział pan Daniel, nadszedł czas, byśmy my Polacy wyciągnęli wnioski z przeszłości, jak i obecnej rzeczywistości. I jeszcze raz podjęli próbę ratowania Polski. Ciągłe kłótnie nie rozwiążą polskich problemów. I w ramach prawa i demokracji powinniśmy dokonać pewnych zmian. To, co tutaj mój poprzednik mówił, żeby te wszystkie być może ugrupowania polityczne podjęły i może zmuszały, że tylko siła, bo tej jedności się oni najbardziej, proszę państwa, boją. Proszę państwa. Nigdy nie pisałem żadnych książek, proszę państwa. Piszę trzecią, ale wydałem dwie ze Sejmu. Sam w Sejmie jak Rejtan i Zatrzymać grabież Polski. To jest pierwsza książka. Dlaczego sam w Sejmie jak Rejtan? Dlatego, że byłem sam jako poseł na 420 obecnych na sali sejmowej przeciwko uchwale Sejmu, która zakładała likwidację narodowego państwa Polaków, podstępnie nazywanym wejściem Polski do Unii Europejskiej. Ale ona pozwalała przeprowadzić referendum, które, proszę państwa, sfałszowali. U lala sejmowo się to głośno mówiło. Proszę państwa, poszło 45,3, zrobili ponad 58, ale to wiadomo, że to od 46, 35 roku fałszują wyborów, a teraz te ostatnie to już całkowicie ponad 5 milionów głosów samorządowych było, to jeżeli to by były suwerenni przywódcy nasi, to w takich okolicznościach wybory powinny być natychmiast powtórzone. Ale to jest napisane Zatrzymać grabież Polski, jak państwo pamiętacie. Stołem warszawskim. To jest dystrybucja mocy, która prawdopodobnie ta instytucja jest jedyna w Polsce, której można uzyskać podziemne wiadomości, tajne wiadomości państwa polskiego. Tak mi moi koledzy powiedzieli. Więc podjąłem
działania, żeby wycofać tą ustawę. Zwróciłem się, zgłosiłem się do pana marszałka z trybuny sejmowej, że chcę zabrać zgodnie z regulaminem głos i przerwać i zwołać Konwent Seniorów na czas. Na czas, który ten konwent wymaga. Więc pan marszałek zgodnie z regulaminem przerwał ten sejm. Znalazłem się w takich okolicznościach, że samoobronę reprezentowała pani Wiśniowska. Prawa ręka Andrzeja Lepera. Ze strony Ligi Polskiej Rolników nie pamiętam, kto był. I pan marszałek mówi, no to będziemy głosować. I się pyta, mówi, panie ministrze, z lewej strony te dwie osoby, co w sejmie obok siedzą, marszałka, z prawej strony marszałka, to się to, myślałem, że to są prawnicy, tylko którzy no, podpowiadają, co się okazuje, że to są prace ministrów. No i mówię, panie marszałku Borowski, mówię, nie, pan nie głosuje, pan jest drugą głową w państwie, zatrzymać prywatyzację i sprzedaż tego stołu. Była zapisowanie tego, tej sprzedaży stołu, się nie było za. Przegrałem głosowanie. Bo demokracja to około 300 lat przed narodzeniem Chrystusa, ale stolecie, że demokracja to jest rządy hiena dosłownie. Że hiena staruje, osły głosują. Ja mówię, że demokracja to jest wyższy stopień systemu totalitarnego, gorszy od każdego innego, który bogaci garstkę, a winie ją masę. I w tej tą ustawę i potem po 19 miesiącach przyszło do głosowania, ja napisałem 4 projekty ustaw, broniłem Polski 539 razy, proszę państwa. I tylko poparła mnie Liga Polskiej Rodzin i Samoobrony. A poprzedzająco napisałem króciutkie pismo do wszystkich przewodniczących klubów, żeby mnie poparli. Wszyscy się bili w piersi, że nie poprą. Na czele z Jaskiernią, bo był przewodniczącym klubu, a najbardziej mi zależało, bo przecież to była zdecydowana większość. Przyszło potem do głosowania, okazało się, że wszystkie kluby mnie zdradziły, tylko Liga Polskich Rodzin i Samoobrony mnie zdradziła. I tak na zakończenie bym powiedział, tak, bo już nie chcę tutaj, bo mówców jest dosyć dużo, być wiarygodnym politykiem, to trzeba mieć czysty życiorys Polski. W II Rzeczpospolitej, prawdopodobnie, bo tego nigdy nie spotkałem, tylko mi powiedzieli historycy, że w II Rzeczpospolitej Polski, aby awansować na jakieś stanowisko, czy samorządowe, czy państwowe, to musiało się pokazać swoje pochodzenie od drugiego do piątego pokolenia. Od drugiego do piątego pokolenia. Dodatkowo jeszcze były dwie komisje w Warszawie, w Lwowie i Olesławca. Czy ten wiele wiarygodnie, czy on powiedział prawdę, czy nie. Ale żeby być wiarygodnym politykiem, to trzeba wiedzieć, co to jest państwo, jaki obowiązek spoczywa do państwa. Ale trzeba mieć przynajmniej wizję jakiegoś programu dla miasta, dla wsi, dla Polski. No i trzeba znać wszystkich polityków, można powiedzieć, od tego pochodzenia, żeby można było stawiać argumenty, tu argumenty, polskie argumenty. Uważam, że w Polsce na wszystkich stanowiskach wysoko. Tak uważam, że przynajmniej 10-15 stanowisk, co powinny z dziada, pradziada być Polacy. A na koniec pana zapytam, jak pan marszałek, jak pan odnosi się, bo porządek dnia jest taki, że odnosimy się do wyborów. Sejm pan przechodzi sukcesywnie pewne miesiące, ale napotyka nam, a to takie, a to takie, a to takie wybory. Jesteśmy w fazie wyborów i referendum w tej chwili. Jak pana doświadczenie partii jest bardzo cenne. Panu największym aktywem to jest doświadczenie, mi się wydaje. Ale też partyjne. Z naszego punktu widzenia jest to była zła droga, ale niektórzy mówią, że ogień na ogień. W związku z tym, jak pan się odniósł do tej tej minimalnej z wojskiem ziemskim,
do tych partykularnych ruchów, Krótko mówiąc, do tych dzisiejszych wyborów i do tych ewentualnie do referendum. Pan się na tym skoncentrował, żeby wszyscy mogli się też, prosimy, żeby się na tym bardziej dzisiaj mówić. Mnie się osobiście wydaje, że wchodzimy w troszeczkę nowy etap z pełną świadomością, że Polacy już się zorientowali, że Polska nie będzie Polacy. No trzeba coś zmienić. To, co pan powiedział. Zgadzam się z panem, że ten system partyjny rozwala wszystkie kraje. I to dopracowały, jak to się mówi, państwa zachodnie. Nie wiem, czy mogę tu akurat mówić, ale jedno zdanie powiem. Rozwodny to jest. Może takie niewygodne. Rozwodny. No. Mogę powiedzieć tylko w taki sposób, że te komitety wyborcze wyborców, narodu, jakby było dopisane, to może one by się przyjęły. Ale byśmy musieli ładnie, pięknie popracować w swoim terenie, jak to się mówi, na wsi, miasta, miasteczko i tak dalej. I uważam, że może to jest zbawienie, tak tutaj pan Konrad powiedział, że jeżeli w tych wyborach nie osiągniemy jakiegoś sukcesu, to trzeba zakasać rękawy i na następną kadencję za 4 lata wygrać. Nie wiadomo, czy to będzie za 4 lata. Bo nam Polskę zabrano, można powiedzieć, no tak brutalnie, można powiedzieć, że ukradziono. Ale byłem też w maju od 20 do 25 na kongresie słowiańskim w Moskwie. Jedno tylko zdanie. Federacja Rosyjska chce pracować i współpracować ze wszystkimi krajami świata i z Polską też na zasadzie suwerennych i niepodległych państw. Ale nie będę. Tylko przepraszam. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko, nie zakładajmy, że te następne wybory będą 4 lata. To tylko tak na marginesie tej ewentualnej pracy, na to, że możemy nie mieć 4 lat, tak? Tak, ja to powiem. Może być, nie zakładamy, że w ogóle mogą być, tak, ale to niemniej jednak społeczeństwo musi być zjednoczone, żeby cokolwiek móc w jakikolwiek sposób się bronić. Bardzo panu dziękuję. Słuchajcie, drodzy państwo. Może te osoby, które doszły, Grzegorz Bram, ja bym chciał nawet, żeby zacząć od właśnie pana Bramna i od ale wiecie, że dobrze, w takim razie tylko te osoby, które doszły, proszę. Nas interesuje tylko jedna z jednej jakiejś ziemi. Ale to jest na od państwa Bram, proszę. Pan Bram, ja wreszcie, pan Bram, jaka ziemia, no pan Grzegorz Bram, ja przedstawię ziemia. No ziemia, powiedzcie, z jakiej ziemi jesteście? Z żoną mieszkamy w Warszawie, dobrze, na Wilanowie, w tej jego części, która nazywana jest obecnie Leningowem. Prezentem. A żona ma na imię? Aleksandra. Pięknie. Witamy. I jeszcze państwa, którzy doszli. Dziękuję bardzo. Pan? To tylko ja to... Bardzo mi cieszę. Pan? Ja jestem Kazimierz Kurada, Płaszki, no, Wojsko Polska. Ale, a powiat? Sieradzic. Drodzy Państwo, no, jeszcze Państwo. Przedstawcie się i ziemię. Rafał Zakowski, moja żona Katarzyna, również z Warszawy jesteśmy, czyli Mazowsze. Dobrze. Natomiast moje korzenie na Wileńszczyźnie, mojej żony na Wołyniu. Cieszymy się, witamy Kresy w takim razie. Drodzy Państwo, nazwamy Kresy. Ostatnio jest ciekawy artykuł, ale Kresy wszystko bierze się z Kresy, prawda, w Polsce. Dosyć jest dużo prawdy. Proszę Państwa, moja rola polega też po wystąpieniu na szybkiej konkluzji. Jeżeli źle konkluduję, bo rolą marszałka nie jest, to jest ustalenie porządku, wiemy mniej więcej, jak się temat osiągamy, ponieważ jesteśmy obecnością Grzegorza Brama, czyli okres wyborczy. I konkluzja, czyli moje oczywiście pozwolili też, że tak, jest wystąpienie i ja konkluduję. Co znaczy konkluzję? Prosimy, żebyście Państwo też konkludowali swoje wystąpienia. Znaczy, żeby konkluzje to są oczywiście późniejsze ustawy i konstytucje, żebyśmy dobrze rozumieli. Czyli z głosu ludzi konkluzji wyłaniają się konstytucje, ustawy, prawda? U nas Sejm tak nie debatuje, bo mają rzucane jakieś przez rząd jeszcze przez ustawy i oni o tym głosują. To zupełnie inny świat. U nas była debata, tak uczyła się konkluzja. Teraz tak, konkluzja pana Daniela, Konrada Daniela. Pan Daniel Konrad odnosi się bardzo pozytywnie
jako przedstawiciel ziemi koszalińsko-gdańskiej, byśmy powiedzieli, czyli ta ziemia reprezentuje, żebyście Państwo zaczęli czuć reprezentację. Wy reprezentujecie na początku własny dom, potem własne osiedle, potem własny powiat, potem własny region, potem własne państwo. Reprezentujecie Polskę, prawda? A może i ziemię też, prawda? Wszyscy żyjemy w tej konfiguracji, ale szczególnie przywilej mamy od ziemi tutaj jako Polacy, Benedowie, Lechowie, Lechowie, Sarmaci. Musimy reprezentować ją, chronić i bronić i dbać o nią, tak? To jest nasz obowiązek naturalny. Nikt nam go nie może odebrać ani nadać. Po prostu my go mamy, bo tu się urodziliśmy. To jest nasze prawo niezbywane, prawda? I teraz w związku z tym ja tak sobie pozwolę, że Pan jako przedstawiciel ziemi oczywiście dysponujący telewizją, etc., etc., czyli mając większe możliwości, jakby to powiedzieć, wyrażenia tego, pozytywnie odnosi się do idei syjnikowania, która jest znana na ziemiach polskich. Ja puszczę sobie obiegiem teraz Państwu, bo Panu Grzegorzu pokazywałem, dwie ustawy kardynalne, które my się opieramy. Czyli na syjnikach prawo uchwalone 24 marca 1791 roku, to jest konstytucja, która nigdy nie została uchwalona. Nie możemy przyjąć, że Sejm z 18, a konstytucja 21 roku uchyliła ten. Nie. Tak samo bolszewickie ustawodawstwo. Reasumując, my opieramy się nie na prawie zwyczajowym, pierwszej Rzeczypospolitej, tylko na prawie uchwalonym. Ja puszczę w obieg Państwu, żebyście zobaczyli, żebyście dotknęli te. Oczywiście to jest niepublikowane. To nie jest tajne, ale to były 24 konstytucje, z których znamy najbardziej znane. Słyszymy o konstytucji 3 maja. Tam jest taki zapis, który mówi, że sejmy konstytucyjne będą się odbywały co 25 lat, prawda? Konstytucyjne. A w sejmikach z kolei mówię, że sejmiki będą deputackie, czyli te, które będą obsadzały sejmy, będą się odbywały zawsze 18 sierpnia i co 2 lata. I to było pierwszy taki sejm, miał się odbyć w 92 roku, się nie odbył, potem już weszliśmy w fazę rozbiorową, prawda? Także to są bardzo kluczowe dwie z 24 konstytucji, na które my się powołujemy w sensie legalizmu, prawda? Legalizmu prawnego, czyli pewnej sukcesji, ciągłości, państwowości polskiej. No każdy się musi określić, prawda? My jako Sejm mówimy, nawiązujemy do naszej tradycji, do naszych zwyczajów, bo jak to mówili starożytni Rzymianie, najlepiej jak prawo wywodzi się ze zwyczajów, prawda? To najlepiej. Natomiast te konstytucje 24 opisywały zwyczaje polskie. Nasi przodkowie zebrali się w formule Sejmu Walnego, zobaczcie, Sejmu Walnego, skonfederowanego. Po 60 paru latach niebytu, bo sejmy były wszystkie zrywane przez Sasów, prawda? A sejmiki były zabronione. Poprzedzone to były sejmikami przedsejmowymi, czyli Stanisław Augustyniakowski, który jest różnie rozpatrywany, postąpił niesamowicie roztropnie. Zwołał sejm czteroletni, znaczy on zwołał dwuletni sejm, ale on był przedłużony na kolejne dwie kadencje, który uchwalił 24 konstytucje, z których najbardziej znana jest konstytucja 3 maja, ale ona chronologicznie była jako druga. Pierwsza była ordynacja wyborcza, pierwsza na świecie, czyli po sejmikach, to była pierwsza na świecie ordynacja wyborcza, spisana, prawda? Państwu dopuszczę. Druga była konstytucja 3 maja, a trzecia była konstytucja osejna. Ta chronologia jest bardzo ważna. Nasi przodkowie stwierdzili, że jeżeli mamy nowoczesne państwo tworzyć, to najpierw musi być brama do władzy, jak wchodzi się do władzy, prawda? A później dopiero reszta, prawda? Nie, że tak jak w tej chwili jest Sejm i on ma rozpatrywać, jaką będzie ordynację. Czyli system partyjny ma robić ordynację, bo wiadomo, że będzie sprzyjał partiom i tak dalej, prawda? Już to nie ma sensu. Tak samo tutaj, co 25 lat ma być zwołany Sejm, ale stricte nowy, reset ma być, nowy konstytucyjny Sejm. I nomen omen przypadają te dwie rzeczy, czyli te sejmiki co 2 lata, to w przyszłym roku, 16 rok, to jest kolejny jakby. I tak samo Sejm konstytucyjny przypada w przyszłym roku, co 25 lat, niepowtarzalna szansa, tak? Ja dopuszczę Państwu, możecie chwilę się zapoznać. Nasza fundacja spróbuje to opublikować i jakby nagłośnić, że my i wszystkie 24 nigdy tego nie zrobią. Od ponad 200 lat nigdy tego nie zrobią. Ani władza II Rzeczpospolitej, ani władza PRL, ani władza III Rzeczpospolitej nie jest zainteresowana dorobkiem konstytucyjnym Sejmu Czteroletniego. Prawda? Mimo, że wchodzimy w Konstytucję 3 maja to święto narodowe. A powinniśmy obchodzić Konstytucję 3 maja jako święto Sejmu Czteroletniego. Chyba najlepszego Sejmu, jaki się odbył na tej kuli ziemskiej. Takie moje zdanie. Teraz konkludując powiem, że dziękujemy za to poparcie, a konkludując Pana z kolei wystąpienie powiem w ten sposób. No, jesteśmy zaszczyceni i dziękujemy, że Pan wystąpił, że Pan powiedział o sobie i o tym systemie, ale myślę, że jakbym miał konkludować, bym powiedział, no w tym Sejmie, który prawdopodobnie, ale to ostrożnie, prawdopodobnie nie reprezentuje nas, czyli jak gdyby mamy jako naród polski
Sejm sztuczny, który reprezentuje zupełnie niepolskie interesy, prawda? To się wywodzi już z czasów bolszewickich, czyli z PKPN i to jest pełna sukcesja, ponieważ nigdy nie było. Oni mają pewną sukcesję, prawda? Nigdy nie było resetu, nigdy się nie powołano, nie zrobiono wolnego Sejmu, bo Sejm walny proszę traktować jako wolny. Jako wolny traktować. Walny bardziej w sensie, bo jeszcze taki Sejm konny, czyli konny, to znaczy, że każdy mógł przyjść. Nie było przedstawicielstwa pośredniego. I my sejmujemy w tej konwencji, że każdy może z ulicy wejść i zabrać głos, prawda? Ja mam tylko jedyne prawo, że mogę wyrugować, że ktoś się źle zachowuje, albo nie spełnia pewnych wymogów, mogę go wyrugować. To jest cała moja kompetencja. Nie mogę odebrać głosu, nie mogę za bardzo ograniczać, znaczy mogę bez porządek, ale generalnie nie powinno się tego robić. I będę jeszcze gwoli poprzeczni na Bigoście. Tutaj w 1715 roku odbył się ostatni sejmik generalny ziemi wielkopolskiej w tym refektarzu. Tych sejmików było nie wzięcie tych ksiąg, szkoda, bo nie wziąłem tych ksiąg, tych lautów, bo owocem sejmikowania były lauda. Nie były ustawy, uchwały, tylko lauda. Owocem sejmowanego były konstytucje. Dzisiaj znane jako ustawy, wtedy to było konstytucje. Czyli konstytucje, prawda? Pisało się przez tygrę, konstytucje. Czyli sejmiki też podejmowały uchwały, na przykład w postaci laudów. I tu ostatni sejmik odbył się w 1715 tylko dlatego, że w 1717 w Sasi, czyli Augusta II Wiarołomny, znany w historii jako mocny, zabronił sejmikowania. Bo to był Niemiec. Wiedział, że on chciał podbić Polskę w sensie monarchii despotycznej, bo myśmy byli republiką, jeszcze raz powtórzę, z królem, prawda? Nie byliśmy monarchią klasyczną. Byli od zawsze republiką z królem, czyli był sejmik ziemski, sejmik wojewódzki, sejm walny i król. I senat stojący przy królu. Rotacyjnie 6 osób pilnowało króla, żeby nie zwariował. Jeszcze raz po to, że powiem Boże króla, było podpisywanie pakta konwenta i dopiero była koronacja. Prawda? Pakta konwenta jako układ taki menedżerski, byśmy wiedzieli, co ci wolno, czego ci nie wolno. Ten system partyjny nie jest w stanie do tego dojść. To jest Ferrari. To, co dzisiaj mamy, to jest syrenka. Jeżeli pan mówi, że jeszcze tam są przedstawiciele nie naszej narodowości, czyli na przykład większości Żydzi, to nie wynika to pana pewnie znowu z antysemityzmu, tylko z tego, że ci ludzie nie mają legitymacji prawnej, prawda? Legalizmu prawnego do reprezentowania. Kto ma legalizm prawny? Jeżeli ja reprezentuję naród polski, to powinienem być Polakiem, prawda? Ten legalizm jest naturalny sposób. Jeżeli go nie mam, to nie reprezentuję w sposób naturalny. Mało tego, mam konflikt interesów. Mam konflikt interesów, bo czuję się podwójnym obywatelstwem, prawda? Więc powinniśmy powoli zacząć oddzielać pszenicę od konkoli, jak mówi Pismo Święte, bo pszenicę... Ja jeszcze jedno zdanie, wie pan, bym powiedział, znalazłem się w takich okolicznościach akurat wino Wrocławiu lub w Wrocławiu i ktoś mi zarzucił też, że używam słowo, jak to się mówi, że Polską rządzą nie Polacy, tylko Żydzi. I powiedział w taki sposób, że a jakby pana ktoś posądził, że pan nie Żyd, to mu odpowiedziałem w taki sposób, że jeżeli ja tu się urodziłem, tu się wychowałem, tu się wykształciłem i dostałem takie wysokie stanowisko jak poseł, to moim świętym obowiązkiem jest zawsze bronić polskiej racji stanu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nie naprawimy z dnia na dzień. Tutaj pan Daniel Kondrat, czy Konrad Daniel dobrze to określił. Największym chyba ekspertem i w sensie teorii, i w sensie praktyki jest Grzegorz Braun, którego bym chciał, żeby za chwilę zabrał pierwszy raz głos, żeby pan kilka razy zabierał głos. Dlaczego pierwszy przed innymi? Ano dlatego, żeby zagaić, zamknąć, żeby zagaić, zachęcić innych do pewnej debaty, żeby poddać, żeby to był prawdziwy sejm, żebyśmy dzisiaj nauczyli się sejmowania. My od 300 lat nie mamy prawdziwego sejmu, bo sejm niemy przerwał polskie sejmikowanie, sejmowanie na 300 lat, minie za 2 lata 300 lat. Z małym wyjątkiem tego sejmu czteroletniego, który był wyłomem tylko dlatego, że Poniatowski jako kochanek carycy, no po prostu zrobił taki, byśmy powiedzieli, brzydki numer, prawda? Carica była zajęta Turcją, chciał się więcej wynegocjować. Może nawet nie docenił Polaków i Polski, tego trudno powiedzieć, bo ten król jest kontrowersyjny. Natomiast zrobił, drodzy Państwo, powołał sejmiki przedsejmowe i sejm walny, zrobił to i z tego wyszło coś niesamowitego. Ale zauważmy, wyszło coś niesamowitego z tego misterium sejmikowania. Sejmikowanie i sejmowanie to jest pewne misterium, to nie jest tylko forma, że my dziś to mówi korporacja, burza mózgów, tak? Jeżeli my mądry ludzi robimy burzę mózgów, no to jest właśnie to sejmikowanie. W naszym sejmiku może być gej, lesbijka, komunista, marksista, prawicowiec, pisowiec, platformista, każdy może być, tak? To jest urok tego sejmu, tak? Każdy może być, ale prawdopodobnie, jeżeli to będzie wszystko prawidłowe przedstawicielstwo, to nigdy gej nie zdominuje całości, bo jest
mniejszości i tak dalej, i tak dalej. Ten, co jest w mniejszości, nigdy nie znominuje. I jeszcze jedna ważna sprawa. U nas było coś takiego jak liberum veto, nie wiem, czy pamiętacie Państwo. I Pan tu mówił o rejtanowskim. I możemy się śmiać z liberum veto, ale to veto jedno, na przykład się obowiązuje obowiązanie, blokowało całą ustawę. Liberum veto oznaczało, że głos jednego posła tamował obrady nad daną ustawą. Wykorzystano to w zupełnie innym celu, a to nasi przeciwnicy polityczni zrywają od Sejmy. Ale ono było po to, że stop, tu nie idziemy dalej, nie ma zgody na to, tak? I teraz wyobraźcie sobie Państwo, co znaczy większość kwalifikowana, czy bezwzględna, prawda? A co znaczy jednomyślność? Zresztą spróbujemy dzisiaj kilka głosowań zrobić, zobaczymy, czy będzie jednomyślność. Jednomyślność oznacza, że wypracowaliśmy takiego rozwiązania, które zadowala wszystkich. To jest ideał decyzji. To jest ideał decyzji. Nie ma lepszej decyzji. Większość oznacza, że część ludzi pokonała mniejszość. Pokonała. To nie oznacza, że ta decyzja jest najlepsza, tak? Bo może mniejszość, która może być mądrzejsza, nie przeforsowała swojej idei. To jest lepsza dla całości niż ta. Zrozummy, jedno myślę, w naszym sejmie walnym ideą była ta zwana, to się nazywało zdecydowana większość, tak, granicząca z całością. Natomiast był głos weta i każdy z Państwa mógł zawetować. Żeby temu zapobiec, trzeba było sejm skonfederować. Dlatego sejm czteroletni był skonfederowany, żeby przeciwnicy wrogowie polityczni nie mogli wetować. Był pod węzłem konfederacji. I nasz sejm zawiązany w niepołomicach jest też pod węzłem konfederacji, żeby się nie pojawił ktoś z agentury i powiedział, to ja wetuję tą uchwałę, to lat. Prawda, tą uchwałę. W konfederacji z kolei nie było już uchwał i ustaw, tylko były sancyty. Sancyt jako, żeby nie mylić, zobaczcie, jakie nasze przodkowie byli mądrzy. Żeby nie mylić konstytucji z sancytem, to każdy wiedział, że sancyt to jest podjęta działa konfederacyjna. Tak? To jest bardzo ważne jeszcze. I my raczej podejmujemy tutaj nie uchwałę, ustawę, tylko sancyty, żeby każdy wiedział, że sancyt to jest, to jest decyzja konfederacji. Ja jako Leszczyński Wojciech mam tradycję rodu leszczyńskiej, prawda? To się ciągnie bardzo daleko, prawda? To niedaleko jest, nawet u niej tam leży święty Bogumił, którego Wacław, który ma z Polski przeniósł Boki, tutaj jest, to prawda, to jest duży kult Bogumiła, jednego z trzech patronów polskich, mało kto o tym wie, Stanisław, Wojciech i Bogumił. O tym dwóch się mówi, o tym trzecim się nie mówi. Dlaczego? Bo to był właśnie taki człowiek, który mówił Pan Cezary, który zrezygnował z prymasostwa i poszedł tutaj na pustelnię i funkcjonował, prawda? Pasterz, który nie musi się z czymś pogodzić, rezygnował. Człowiek honoru rezygnuje, a nie pieczętuje rzeczy, które są niegodziwe, na przykład in vitro. Bo ktoś mi każe, to ja to pieczętuję. Ja rezygnuję. Ja tego nie podpiszę, a bo Cię wyrzucą. To mnie wyrzucą. Proszę Państwa, ja pamiętam taką nauczycielkę polskiego, która powiedziała tam, bo objawialiśmy przerwie Niemcy, powiedziała, no i widzisz, jakby ci przyszło, że zabiją twoje dziecko, jak ty nie zabijesz dziecka Żyda, to co byś zrobił? No i większość w sali mówi, no trzeba by zabić. No się, że nie wolno zabić, trzeba poświęcić swoje dziecko na leczenie. To jest klucz, nie wolno powiedzieć, że bo mnie naciskali, bo mnie zmusili, bo mnie przekupili, bo mnie... Nie ma takiego moralnego prawa, żeby człowiek po prostu mógł niegodziwość popełnić. Trzeba poświęcić nawet najwyższe dobro, tak? Jeżeli tej Polski nie zmienimy, jeżeli nie przyjmiemy strategii takiej, że musimy poświęcić. To, co powiedział kiedyś Kiliński, wybaliście się na cmentarzu pomorskim, takie słynne motto Kilińskiego, bo wyście się bali o rodziny, o swoje dzieci, o swój majątek, o to wszystko, a ja to musiałem zostawić, tak? Wszystko, zobaczcie, wszystko, narazić swoją rodzinę na mnie. To jest bardzo, to jest szalone, ale jeżeli my, gdzie wiadomo, że druga strona nie śpi, narażamy siebie i swoje rodziny, a jeżeli nie postąpimy grupowo, w sposób konsekwentny i stanowczy, to Polski prawdopodobnie nie odzyskamy. To jest cenne, co Pan powiedział, że już może nie być szansy. Jakie, jak to Pan mówi, Grzegorz, że oddaję głos, jakie są dobre wieści? Dobre wieści są takie, że to wszystko, co się dzieje, jest konstytucyjne, a po drugie, te wybory samorządowe, to wszyscy wiedzą, skoro dymisja była całego składu sądowskiego, a przypuszczam, że Pan Grzegorz Brałyn, ja i Pan Daniel też mamy doświadczenie w sądach, jeżeli skład sędziowski się zmienia, to trzeba procedurę zacząć od początku, tak? Czyli jeżeli oni brali udział w wyborach, jeżeli skład sędziowski się zmienił, to znaczy, że te wybory trzeba uznać za nieodbyte, nie były. Trzeba procedurę powtórzyć od początku, całe postępowanie. To nie to, że trzeba je unieważnić, czy skrócić kadencję. Trzeba je uznać za nie były. To jest bardzo ważne. Czyli proces sądowy trzeba powrócić od dakapu, jak się mówi, od samego początku. Czyli trzeba je jeszcze raz przeprowadzić. Proszę Państwa, dopiero to panie
Konradzie, w wyborach samorządowych mamy szansę zafunkcjonować jako sejmiki. Myśmy się troszkę spóźnili, bo myśmy zaistnieli 4 października. Już teraz zapraszam na 3 października, bo co rok jest jedna sesja zwyczajna w Niepołomicach sejmowanych, a to są sesje nadzwyczajne. I myśmy się spóźnili, natomiast naszym celem jest odpartyjnienie państwa, żeby nie było partii politycznych, ale z jednoczesnym zachęceniem do sejmikowania. Ja też nagrałem audycję referendalną, która w wtorku poleci w całej Polsce. I tam wręcz mówię o tym, prawda, że my uważamy, że partie będą za wszelką cenę chciały poprzez te JOW-y i inne, jeszcze bardziej uszczelniać system, bo tak naprawdę chodzi o majątki, tak? Oni w 1946 zabrali poprzez reformę rolną i nacjonalizację, zabrali przemysł i rolnictwo. Przy okrągłym stole uwłaszczyli się na tym, a teraz chcą już zabezpieczyć, żeby nikt nie odebrał im tego, tak? To są takie 3 fazy, prawda? Pierwsza faza zabieramy, druga faza uwłaszczamy się, czyli nacjonalizujemy pierwsza faza, potem my bierzemy to na siebie lub przelejemy osobom trzecim. Czwarta faza blokujemy, żeby ludzie nie odzyskali majątku, prawda? Mniej więcej o to tu idzie. Tu idzie o majątek Polski. Jeżeli chodzi o sejmiki ziemskie, wielki filozof, Feliks Konieczny powiedział, sejmiki ziemskie dla Polaków były synonimem wolności. Wolności osobistej. Polak kiedyś bez sejmiku nie mógł żyć. On musiał mieć, tak jak starożytny Grek miał ten słynny gaje Arkadia, czy te Akademus, prawda? On tam musiał iść się wygadać, tak? To były miejsca, gdzie ludzie się spotykali i dyskutowali. Takich miejsc teraz w Polsce nie ma. Gdyby się marzyło, Piłsudski zrobił tylko 2 sejmiki, domy sejmikowe, bo była idea budowania domów sejmikowych powiatowych. Była. To nie jest prawda, że nie było. Zbudował tylko 2 w Skierniewicach i w Krasnostawie. 2 zbudował, resztę upadło o partię, powiedział, że tam są domy sejmikowe potrzebne. Tak? Ta idea po prostu upadła. Tak? Natomiast dzisiaj w powiecie powinien być dom sejmikowy, że wszyscy mają obowiązek, nie to, że mają fanaberię. Nie możesz gdzie indziej dyskutować, jeżeli już te partie są, załóżmy taki wariant, to proszę, spotykasz się i w jednym miejscu dyskutujecie. Dlaczego? Bo i tak na końcu się spotkacie w Sejmie. Wy się w sensie później spotkacie w Sejmie, tam musicie się nauczyć rozmawiać ze sobą. Tam się nie nauczycie kultury, jeżeli tu się na pewno nie nauczycie kultury. I wtedy może ktoś iść do tego powiatu, zobaczyć, jak oni dyskutują ze sobą, PiS, Platforma i wybrać lepsze. Jak był w Polsce protestantyzm, w Polsce, proszę Państwa, bardzo groźny nurt, protestantyzm, który mógł dzisiaj spowodować, że nie byliśmy wiary katolickiej, to jezuici sprowadzeni do Braniewa spowodowali, że budujemy 2 ambony w kościołach. Niektóre jeszcze stały do dzisiaj. 2 ambony. Na jednej będzie mówił protestant, na drugiej będzie mówił katolik. I jedni i drudzy się zgodzili. I przez długi czas, kilkanaście lat, były 2 kazania. Najpierw było kazanie przez protestanta, potem było przez jezuitę. Tak? 2 były kazania. I Polacy z biegiem czasu wybrali katolicyzm. To był najlepszy numer, jaki zrobili jezuici. Taki sejmik kościoła. To było, nie ma nic lepszego. Po prostu ludzie wybrali, słuchając, ważą słowa. Tak musieli wyczynić. Mało kto o tym wie. Jedźcie, proszę Państwa, do Mrzygłoda Komyszkowa, tam są jeszcze 2 ambony. Jedźcie do Wielu, jeszcze kościołów są 2 ambony. Po co te 2 ambony? Było. Oni mówili po swojemu, ten mówił po swojemu. Ludzie musieli powoli wybierać, tak? I tak samo powinno być w Sejmie. Wychodzi ktoś z PiSu, mówi tak, z Platformy mówi kontra, ktoś mówi po środku, ktoś mówi... A na końcu posłowie myślą, decydują. To jest idea naszego sejmikowania. Ja już kończę, zapraszam pana Grzegorza i puszczam w obieg te 2 kardynalne ustawy. Przeglądajcie sobie państwo, pójdźcie dalej i jeszcze pan dalej, proszę. Ja przepraszam państwa bardzo. Ja już... Panie i panowie posłowie ziem polskich, ja bardzo przepraszam za zamieszanie, jestem temu winny, ale tutaj namieszam troszkę. Czy ja mogę prosić o zrobienie 30 minut przerwy? Proszę. Bo zapomniałem specjalnie pana z Opola, pana Warka. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało wszystko, ale on zaraz musiał uciekać, a zaraz mi zależało, żeby móc tak pana Grzegorza przedstawić. Jest tutaj. Także przepraszam za zamieszanie. Czy jest zgoda na 30 minut przerwy? Kto jest za? Kto jest przeciw? Bardzo może być państwu za to dziękuję i przepraszam, bo to jest, ja tutaj namieszałem, nie mając pojęcia. 7 po.